To się nazywa porządna firma. Za 10:09 pan już jest. Idę otworzyć mu drzwi. To jest faktura. Reszta jest dla pana. Znaczy się to nie ma problemu, aparat cały wchodzi, tylko teraz kwestia, czy pan o ten kosz wejdzie, a jeśli nie, to trzeba po prostu jakiś może mniejszy. No, no, no. Coś wymyślimy. Tak. To będzie świeci. Taka duża, ta 80. Aha, no, no, no. To wtedy to nie ma w ogóle problemu, ale to tak nie będzie. Czyli właśnie taki serwis jest raz na pół roku, tak? Tak, raz na pół roku, bo to są fity węglowe, tutaj górki, które po prostu po pół roku ulegają biodegradacji. Aha. No one zaczynają pleśnieć. No, no, no. I trzeba je po prostu wymienić. One tam jeszcze plus, minus, tam tydzień, dwa, trzy, miesiąc jeszcze tam powiedzmy trzymują, ale potem zacznie psuć się tam, bo tam po prostu robić się może, no, no. Być a może tam, gorzka. Tam te kuleczki jakieś? To jest bioceramiczny, to jest strukturyzator tak zwany. Aha. No, tam się tam tego wszystkiego. No tak jest. Membrana, która odpowiada za... Czyszczenie chemiczne, tak? Zanieczyszczenia chemiczne, no, no, no. Czy tu mamy płyn? Tak, tak. Znaczy tu mamy mydło. Mydło, tak. No, płyn do prania naczyń, czy mydło, tak, tak, to, tak. To samo. Nasmarować. Tak, bo tam jest takie gniazdo, wie pan, które łatwo rozerwać. Aha, aha. Niektórzy wpychają to na siłę. I o. Później pęknie to gniazdo, no, no, no. I cała woda, która powiedzmy ma być oczyszczona, i tak idzie bokiem, idzie do zbiornika, taka sama wtedy jak aha, to. Także no no jest to ważne. Mogę taką tak, sytuację? Tak, proszę, proszę. No, dlatego ja zawsze używam płynu. Leciutko wtedy mi się wślizną tą szereczki. Tak, tak, tak. Tak, tak. Rach, ciach i filtr podłączony. Podłączony on nie jest. Znaczy, no nie, tak. Ale. Ale jest już. Bo to będzie osobna wylewka, tak? Do tego tak, jeszcze. Tak, osobna wylewka, kranik taki będzie. A później, bo tutaj te meble najprawdopodobniej za niedługo będą wymieniane, czy coś, to nie ma problemu, nie? Nie, nie. Problem. Nie, oczywiście, że. Nie pamiętam skąd. Swoje lata ma, ale aha, teraz aha. To już wszystko, teraz to było. No, 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 no. A jak masz na imię? Powiesz mi? Jak masz na imię? Wstydziok. Emma. Jak? Emma. Emma? Tak. Zdrowie, ale jak się mówi? No, Emi. Emi. Emi, Emili już nie. Emilia nie, 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 Emilia już nie, nie. To jest co innego. A czasami Emusia. Emusia, Emi, Emcia. Wstydzi się, ale no. Po pół roku jak przyjdę, to często dzieci już mi tam w tych narzędziach, więc jest ciekawość, co tam jest. No, no, no. Zobaczy pan w tej chwili. Jak po tym? Zacznie pan używać, nie wiem, jaki pan ma czajnik. No, taki. Czysty? Nie wiem nawet, czy można sprawdzić, czy czysty. No jeszcze w miarę jest wszystko nowy chyba niedawno. Tak, no ten jest w miarę nowy, tak, tak, no, tak. No, bo tak to zazwyczaj jest kamień. No, jak pan tą wodę będzie używał, ten cały czas będzie tak czyścił. Aha, aha. No nie wiem, gdzie pan to, gdzie pan ma podłączoną zmywarkę. Dobra, sprzątniemy to najpierw. Dobra, już teraz pcham. Filtr pracuje, napełnia tutaj tą banieczkę. Oczyszcza ładnie wodę.
Tutaj tak ładnie wygląda z przodu, ale tutaj z dół na strzawce musi być tak trochę tyłem, żeby się tu trochę nam jeszcze śmietnik zmieścił. No i tak, kabelki wszystkie popodłączane, wszystko popodłączane, wszystko funkcjonuje. Na pierwsze uruchomienie ważna sprawa, zbiornik ma się napełnić do pełna, wylać cały, bo to nowe urządzenie, to więc musi się to ładnie, wszystkie pyłki muszą się wyczyścić. Drugi raz musi się przefiltrować cały zbiornik, cała woda czysta. Wylać znowu wszystko do kranu, do zlewu, do po prostu ścieków. I dopiero za trzecim razem, jak już będzie się napełniać, to już będzie można po prostu zacząć pić tą wodę. No i tutaj mamy taką ładną drugą wyleweczkę. O, tutaj cyk, cyk, cyk. Tu jeszcze powietrze jest, bo to jeszcze wszystko takie na świeżo. Dopiero się napełnia. O, i jak się już te wszystkie powietrze, a może nawet trochę powietrza warto spuścić. O, właśnie słychać, jak jeszcze powietrze leci. Jak się wszystko pogarnia, to za drugim, trzecim napełnieniem będzie już można w końcu pić czystą, zdrową wodę z domu, z własnej oczyszczalni. I będzie można po pierwsze zaoszczędzić na kupowaniu wody w butelkach, która wcale zdrowa nie jest, a po drugie to zawsze będzie przynajmniej dostępna. Gdyby to wideo dotarło do kogoś, kto chciałby taki filtr założyć w domu, to odezwijcie się do mnie, jeśli chcecie, jeśli w ogóle potrzebujecie jakiejś takiej porady, czy jakiego ja mam filtra i tak dalej. Jakbyście chcieli takie informacje, to chętnie Wam udzielę i pomogę i powiem Wam, gdzie ja kupiłem filtr, bo jest naprawdę mega solidna firma, która daje dożywotnią gwarancję. Gdyby się cokolwiek stało z tym filtrem, dożywotnia gwarancja darmowa na wszystkie części. Serwis tylko kosztuje takiego filtra około tam 150 zł na pół roku, ale jeśli się coś popsuje, jeśli cośkolwiek się stanie, to jest dożywotnia gwarancja. Firma ma już 20 tysięcy po prostu klientów po całej Polsce tutaj i ma aż 150 punktów po prostu takich serwisowych, więc dwie minuty, gdyby się coś stało, gdyby coś gdzieś zaczęło ciec, może cieknąć, czy woda gdzieś tam by coś może zaczęła kapać, gdzieś coś by się rozszczelniło albo coś, dzwonicie do serwisanta, w ciągu tam godzinki jest u Was, czy pół godzinki i sprawa jest załatwiona. Także to jest bardzo ważna rzecz, że filtry mają dożywotnią gwarancję bezpłatną, przynajmniej tutaj w tej firmie. Mamy umowy, mamy wszystkie dokumenty potrzebne, faktury. Firma z 20-letnim doświadczeniem tutaj na polskim rynku, tak jak mówię, 20 tysięcy klientów, 150 punktów serwisowych w całej Polsce. Także jeśli chcecie coś więcej wiedzieć, to dajcie znać, to chętnie z Wami pogadam. Dobra, pozdrawiam, zostawcie łapkę w górę, zostawcie znać w komentarzu, czy wiedzieliście o tej ciekawostce, że na 300 litrów wody 3 litry to tylko jest ta, którą my pijemy, spożywamy. Herbatki sobie robimy, czy tam gotujemy obiadki, a reszta to jest taka, wiecie, woda, taka, którą używamy do właśnie mycia, czy tam do czegoś innego, także, czy nawet mycia podłogi, czy cokolwiek i później wylewamy ją do po prostu ścieków, więc wydaje mi się, że nie jest opłacalne dla tych właśnie wszystkich oczyszczalni i tak dalej, dla Państwa, robić to tak, żeby ta woda była aż naprawdę tak czysta w naszym kranie, bo bardzo mało jej zużywamy. No ale no, nie trujemy się nią tak z dnia na dzień, ale na pewno warto taki filtr sobie założyć. Pozdro 600, cześć. Cześć, cześć, siemaneczko, mam dla Was dzisiaj fajną taką ciekawostkę. Bardzo jestem ciekaw, żebyście wyrazili swoje zdanie na ten temat. Na temat wody, na temat filtrów odwróconej osmozy, bo dzisiaj chwileczkę o nich powiem, a z tego względu, że po prostu zaraz o 9 rano umówiony jestem z panem, który ma przyjechać po prostu do nas do domu i zamontować nam taki filtr odwróconej osmozy po prostu w domu, w kuchni, tak? Ale jeszcze najpierw chciałem zapytać, czy u Was też tak lało ostatnimi dniami? Bo u nas bardzo, i co widać tutaj po rzece i po tym, jak dużo wody spuszczane jest z jeziora, to jedna sprawa, druga, my znajomy, z którym będziemy płynąć w październiku na wspólny rejs rodzinami, mówi, że jak tak dalej będzie w Kielcach lało, to spokojnie wycieczkowce, którymi będziemy płynąć, wielkie, ogromne statki, piękne statki, będą mogły spokojnie wpływać do Kielc, bo tyle wody. Dobra, wracajmy do ciekawostki, którą... A jeszcze, bo mi się tam przypomniało teraz, bo zobaczyłem osobę w oddali, która sobie tam biegnie. Jeszcze co do właśnie mojego chodzenia, no bo jak widać, chodzimy.
chodzimy, to dzisiaj spotkałem tutaj taką parę. No nie wiem, nie chcę strzelać, nie chcę dodawać, nie chcę ujmować, ale myślę, że tak pan miał około 60 lat, pani może jeszcze nie miała, ale mniej więcej w takim wieku już emerytalnym. Pan to już na pewno, pan na pewno w wieku emerytalnym. Dzisiaj no po prostu biegli sobie tutaj, a widzę, jestem pewny, że nie są to żadni ani sportowcy, ani przez całe życie nie uprawiali sportu. Bo to od razu widać po sylwetce, że jednak byli to po prostu normalni, zwykli ludzie, tak jak ja. Czyli nie ma, że tam mięśnie, nie ma, że widać, że to wybiegani, chudzi czy coś. I zastanawiam się tylko, co było powodem tego, że biegają, zaczęli biegać, bo raczej zaczęli biegać, sądząc jakby po ciele. Czy była to choroba, czy jest to takie po prostu taka chęć biegania, bo po prostu sobie postanowili, bo chcą biegać, chcą zadbać o siebie, czy już jednak jest trochę za późno, czy już Polak mądry po szkodzie i dopiero na przykład zaczyna dbać o zdrowie w momencie, kiedy zaczyna go brakować. No, takie właśnie zaciekawiło mnie to bardzo dzisiaj. Jak jeszcze ich spotkam, to zatrzymam i o to zapytam. Wracając do ciekawostki, to czy wiecie, że woda, którą odzyskują, jak to się nazywa, no u nas akwa w Nysie, ale no Jezus Maria, ale mi wyleciało teraz w głowie. Dobra, w każdym razie, no wiecie, stacje, które odzyskują wodę pitną, czy wiecie, że na 300 litrów wody, która zostaje jakby wyprodukowana, odzyskana, czysta, zdatna do picia, według jakichś tam norm, które gdzieś tam ktoś ustalił i mówi, że są to takie normy, które nie szkodzą zdrowiu, więc można taką wodę wpuścić do kranu, to czy wiecie, że na 300 litrów, które zostaje wyprodukowane, tylko 3 litry jest to woda, którą my pijemy. Czyli woda jest ta sama, bo jest 300 litrów wody wyprodukowane, ale z tych 300 wyprodukowanych litrów tylko 3 litry my po prostu spożywamy, a 297 litrów to jest woda, którą myjemy naczynia, spuszczamy w toalecie, kąpiemy się, podlewamy grządki, myjemy samochody, wielkie jakieś tam firmy, które zużywają dużo wody, a więc nie jest to zastanawiające, czy ta woda w kranie musi być naprawdę tak bardzo czysta, skoro tylko na 300 litrów wody 3 my spożywamy, my pijemy. Czekajcie, bo ręka mi odpada. No bo właśnie trochę się naczytałem o wodzie, o tym, czy ona jest zdrowa, czy nie jest zdrowa i jak to wszystko wygląda, co ona zawiera. I bardzo właśnie mnie to mocno jakby zaciekawiło i dało do myślenia to, czy ta woda naprawdę, którą pijemy, jest zdrowa i taka naprawdę zdatna do picia, że tak powiem właśnie. Bo jakby 3 kubiki wody na 3000 litrów, może inaczej, tylko 30 litrów, na 3000 litrów tylko 30 pijemy, to czy stacjom takim ostatniającym wodę opłaca się, czy Polsce opłaca się dbać o tą wodę aż tak, żeby ona była no, super czysta, zdrowa, bez żadnych związków, które szkodzą naszemu organizmowi. Czy opłacalne finansowo byłoby czyszczenie wody do takiego stopnia, żeby ona naprawdę była w 100% zdrowa i czysta, jak tylko my pijemy z tego na 300 wyprodukowanych litrów tylko 3 litry. No być może nie właśnie. Dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na filtry odwróconej osmozy, które właśnie za chwilę będziemy montować. Jest godzina blisko 8, a o 9, nie jeszcze 8, no może już 8, nie wiem, teraz nie patrzymy na zegarek, ale o 9 będzie pan, który będzie taki filtr montował, także mam nadzieję, że bez problemu będzie można trochę nagrać i pana, i zobaczymy, co ten pan powie. No i zobaczycie, jak ten nasz filtr wygląda. Robimy to ze względu na zdrowie, zdecydowanie na zdrowie, ale jeszcze też na oszczędność
bo tak jak wspominałem gdzieś tam w poprzednich filmach, wypijamy co najmniej 2 zgrzewki wody w normalnych warunkach, 2 zgrzewki wody, a nawet i więcej. I po prostu montaż takiego filtra to też jest oszczędność, tak? Oszczędność naszych pieniędzy, oszczędność tego, że nie trzeba chodzić co chwilę, ale ręka boli, co chwilę do sklepu i po prostu kupować tą wodę, chociaż my i tak kupujemy na zgrzewki, więc 2 razy w tygodniu trzeba kupić tylko tą wodę, ale i tak jest to dość uciążliwe i kosztowne. No oczywiście założenie filtra na początek, ale wieje, na początek też jest kosztowne, ale i tak filtr się zwróci, a więc zarobimy na tym, zaoszczędzimy na tym, a dodatkowo przede wszystkim zrobimy to dla zdrowia, bo chcemy chodzić, chcemy ćwiczyć, chcemy fajnie wyglądać, chcemy zdrowo się odżywiać, dużo warzyw jeść, dzisiaj mamy dzień bez mięsa, a będziemy się truć po prostu wodą, bo taka woda też nie jest zdrowa woda. No może, żeby tu nie było, że to marka jakaś tam, to nie chodzi o tą do, konkretnie, tylko w ogóle o wody butelkowane. Wcale też nie są czystsze niż ta woda w kranie. A więc dajcie znać koniecznie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie na temat filtrów odwróconej osmozy i czy ta woda w kranie jest naprawdę taka czysta, jak byśmy chcieli. Kolejna ekipa z rana w parku. Tydyn, 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 tydyn. Zaraz ich wyprzedzę.